Dzień dobry, miło nam powitać Cię w kolejnym odcinku vlogu pierwszej polskiej platformy treningowej iTrainer. Korzystam z kartki, bo troszeczkę tej informacji tutaj mam. Gościniami tego odcinka są Katarzyna Pawłowska, Monika Brzeźna i Paulina Brzeźna-Wędkowska. Tematem, który dziś poruszymy w kontekście kolarstwa kobiet, będzie być jak Paulina, Kasia i Monika w kolarstwie, czyli jaka jest ścieżka kariery, w jaki sposób zacząć jeździć rowerem, jeżeli jest się małą dziewczynką albo może już dorosłą kobietą i co po karierze. Ja nazywam się Małgorzata Pawlacza, jestem trenerem dzieci w Akademii GVT i w teamie GVT odpowiadam za komunikację i dzisiaj mam niewątpliwą przyjemność prowadzić tę rozmowę z dziewczynami. Zapraszam. I zanim nasza rozmowa na dobre się rozkręci, no to tutaj w tym gościnnym wnętrzu Four Hops Cycling Pub przypomnę najważniejsze sukcesy naszych zawodniczek. Mam tutaj ściągę zrobioną, bo tak będzie łatwiej. Katarzyna Pawłowska, kolarka torowa i czasowa, trzykrotna mistrzyni świata. W 2012 i 2013 w skreczu, w 2016 w wyścigu punktowym. Szosowa wicemistrzyni świata w wyścigu drużynowym na czas 2015, mistrzyni Europy, olimpijka z Londynu 2012, pierwsza reprezentantka Polski, która została mistrzynią świata w kolarstwie torowym. W sezonie 2012 i 2013 zdobyła Puchar Świata w wyścigu indywidualnym na dochodzenie oraz w wyścigu punktowym. Niezliczone tytuły mistrzyni Polski w kolarstwie torowym, ale i na szosie w wyścigu parami zdobyła złoto w 2009 roku z Magdaleną Zamolską. Paulina Brzeźna-Wędkowska, kolarka szosowa, reprezentantka Polski na letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku, Pekin, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym, zdominowała górskie szosowe Mistrzostwa Polski. Ile masz koszulek górskich szosowych Mistrzostw Polski? Nie da się policzyć. 11, 12. 10 sierpnia 2008 roku zajęła 8 miejsce w wyścigu ze startu wspólnego podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. I był to wówczas najlepszy wynik w historii startów Polek, wyścigów kolarstwa szosowego na Igrzyskach. Ma też na swoim koncie starty w Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym, 17 miejsce w wyścigu elity w 2009 i 10 w 2012. Zwycięstwa w Gracja Orlowa, Krasna Lipa, miejsce na podium w Tour de Pologne. Obecnie jest trenerką Mad Atom Developer Wrocław, żoną i mamą małego Karolka, o którym, jak tutaj wcześniej rozmawiałyśmy sobie, jest świetnie przygotowany do roli w mediach. Uśmiecha się. Tak, uśmiecha się za każdym razem, kiedy popatrzy na niego obiektyw aparatu. Monika Brzeźna, dwukrotna wicemistrzyni Polski w wyścigu ze startu wspólnego w 2014 i 2017, wielokrotna mistrzyni Polski w jeździe parami oraz w jeździe na czas drużynowo. W górskich mistrzostwach Polski zajęła dwukrotnie pierwsze miejsce w 2018, no i teraz w 2021 roku. Dwukrotnie była druga, trzykrotnie trzecia. Była też druga w dwóch edycjach Sowagórski Tour. Na przyszły rok, rozumiem, szykuje się rewanż i będzie zwycięstwo wreszcie. Ma także dwa brązowe medale akademickich mistrzostw świata z 2014 i 2016 roku. Pierwszy blok tematyczny, o którym chciałabym dzisiaj porozmawiać, dotyczy ścieżki kariery. Jak to jest w kolarstwie w przypadku kobiet? I właściwie taki roboczy tytuł tej naszej rozmowy zadałam: być jak Paulina Brzeźna-Wędkowska, Katarzyna Pawłowska i Monika Brzeźna. Więc troszeczkę chciałabym się tutaj wesprzeć waszymi doświadczeniami i waszą historią tego, jak wy trafiłyście do kolarstwa, ale też tym, co obserwujecie teraz i jako zawodniczki, ciągle czynne zawodniczki, i także jako trenerka w przypadku Pauliny. Czy wtedy, kiedy wy zaczynałyście, to było tak, że nie wiem, cały świat mówił: idźcie tam, będzie dobrze, będzie fajnie? Ja myślę, że fajnie będzie, jak Kasia zacznie, bo Kasia pewnie troszeczkę inaczej trafiła do kolarstwa niż my, bo u nas kolarstwo było od zawsze. Tato był aktualnie trenerem, więc ja po prostu, patrząc się, jak
codziennie chłopacy przyjeżdżają pod nasz dom, spotykają się. Pewnego dnia powiedziałam tacie, okej, ja też chcę spróbować. I podejrzewam, że przez to, że ja kiedyś spróbowałam, zaczęłam jeździć, to później też Monika spróbowała. Tak to w naszym przypadku było. Natomiast myślę, że tutaj fajnie będzie, jak powie Kasia, jak to się stało, że właśnie ona trafiła do kolarstwa. Bo myślę, że tak trafić, jak ktoś jest już w tym kolarstwie, jest całkiem inaczej, a całkiem inaczej się do tego kolarstwa trafia, jak ani tato nie jest trenerem, ani mama nie jeździ na rowerze, ani wujek nawet, nie wiem, aktualnie się nie ściga. No zdecydowanie inna historia, bo ja trafiłam przez czysty przypadek, tak szczerze mówiąc. Ja zawsze chciałam biegać, naprawdę, i ciągnęło mnie do biegania, a że byłam aktywnym dzieckiem, no to jeździłam na wszystkie zawody, które tylko były w okolicy. Nie był wyścig szkół w sumie podstawowych, gdzie zajęłam drugie miejsce. Trener do mnie zadzwonił, nie do końca chciałam, ale rodzice mnie przekonali. No i tak zostałam. Na początek to była totalnie zabawa i takie, żeby po prostu nie pójść na lekcje. No ale tak gdzieś dopiero jak weszłam w ten rok Orlika, to mi się to spodobało. A żeby było zabawniej, to taka sama historia jak z wami, jest z moją siostrą. Też trenowała, bardzo duży talent. Trochę wcześniej skończyła, ale tak samo, bo ja zaczęłam, no to ona zaczęła, jeszcze brat przy okazji, no ale zostałam się na końcu tylko ja. Kiedy był ten moment, że stwierdziłaś, że chcesz w tym zostać? Że to było już takie nie z rozpędu, nie bo rodzice prosili, nie bo trener przypominał, że trzeba przyjść na trening, tylko ten moment, kiedy pomyślałaś, że... Chyba jak zmieniłam klub, kiedy przeszłam z Antonina do wtedy jeszcze Limaro Kurnik i była fajna grupa dziewczyn, całkowicie inna organizacja, fajne wyścigi i w końcu pojawiły się wyniki i trafiłam do kadry torowej, no to wtedy tak mówię, no nigdy nie myślałam o kolarstwie jako o zawodzie, które będę wykonywać przez no, dość sporą część swojego życia, ale to jak się tak jakoś stało, chyba gdzieś po prostu to się samo potoczyło. W pewnym momencie to, co robimy, staje się naszą pasją i mi się wydaje, że to nas... To jest dłuższy proces. To jest długi proces. To nie jest tak, że od startu wiemy, no okej, okay, bo na początku to jest, no dobra, spróbuję. No i tak człowiek próbuje rok, dwa, trzy i gdzieś w ciągu tych lat nagle nie wiesz kiedy i nie wyobrażasz sobie, żeby mogło cię tam nie być. Tak, dokładnie. Tym bardziej, kiedy jeszcze my zaczynałyśmy, to kolarstwo kobiet no nie było aż tak bardzo popularne, nie było takich nazwisk, o których by się mówiło w telewizji. Ja znałam Paulinę i znałam Bogusię Matusiak. I to były... I Żani Longo. Tak, dokładnie. Być jak Żani Longo. Tak, i to było wszystko. To nie było tak, że o dziewczyny trenują, to może ja też bym chciała i może bym to chciała robić przez dłuższy czas, tylko tak jak powiedziały dziewczyny, to dłuższy proces. Monika, a ty czułaś taką presję, że jednak musisz wsiąść na ten rower i przynajmniej spróbować? Nie, bo ja jestem najmłodszą siostrą Pauliny. Dorota też trenowała, a Beata nie, więc już ta presja została zdjęta, bo była jedna przede mną, która nie próbowała nawet. Która się wybiła i powiedziała, że ona nie będzie żadnej dyscypliny sportu uprawiać, chyba że będę miała ochotę iść na basen, to sobie pójdę, jak będę chciała iść pobiegać, to sobie pójdę, ale w żadnym klubie. A możliwe, że miała największy talent. A możliwe, że byłaby najlepsza. Chciałam powiedzieć, że Dorotę widziałam kiedyś na jednym z wyścigów, jak podjeżdżała sobie na rowerze miejskim pod przełęcz, tam padła i zrobiłam takie oczy. I mówię, dziękuję. Tak, ale no nie, presji nie było. Zawsze chciałam. Nie wiedziałam, kiedy nastąpi to, że ja zacznę trenować. I pewnego razu było ogłoszenie w gazecie, właśnie też takie zawody międzyszkolne na rowerach. Mama przeczytała i mówi, żebym nie chciała spróbować. Ja mówię, no dobrze, no ale sama tak się trochę bałam, więc zadzwoniłam po dwóch kuzynów, jeden w moim wieku, dwa lata młodszy, i czy oni też by nie chcieli ze mną pojechać, więc oni zafascynowani, tak też chcą. Ja wygrałam w swojej kategorii, drugi, ten młodszy kuzyn też wygrał w swojej kategorii i my osiedliliśmy się w tej dyscyplinie. Trenowaliśmy dość długo. Adam Majorek skończył dopiero w Orliku, też miał na swoim koncie tam sporo osiągnięć. I tak też było nam raźniej. Jak jednemu się nie chciało, to drugi motywował i tak w drugą stronę. Co prawda on od początku poszedł w kolarstwo szosowe, ja na początku bardziej w kolarstwo górskie. Miałam taki moment załamania, jak tak to kolarstwo górskie, już tak mniej było tych wyścigów, mniej wyścigów, więc mniej chciało mi się trenować. To było chyba tak na początku Orliczki.
że zastanawiałam się, czy nie skończyć i wtedy zmieniłam klub i razem z Pauliną z powrotem zaczęłam bardziej stawiać na szosę. Ona zaczęła mnie wtedy trenować i tak można powiedzieć, że w tym momencie ścigałam się od 2003-2004 roku, ale trenuję mniej więcej od 2012. Bo wcześniej to tak po prostu talentem, bardziej jechałam talentem, a dopiero tak od 2012 roku już taką ciężką pracą bardziej. No ja pamiętam ten dzień, jak podjęliśmy z Pawłem tą decyzję, że to może weźmiemy się za tą mąkę, bo na Monikę w skrócie mówimy mąka, może się za nią weźmiemy i zobaczymy, czy coś da się z niej wycisnąć. I ona wtedy bardzo dużo czasu, ja wówczas się przeprowadziłam do Małopolski i ona bardzo dużo czasu spędzała u nas. I po prostu jej zadaniem na treningu było tylko siedzieć mi na kole i nie puszczać, i nie strzelić, a jak strzeli, to ma jak najszybciej dojść. No i w takim sposobem się podciągała i już tego samego roku pamiętam, jak zdobyła brązowy medal na górskich mistrzostwach Polski, srebrny w Orliczkach, przepraszam. I pamiętam, był taki decydujący moment wyścigu, atak pod Sosnówkę. Tak, to od tej strony, tak? I Monika do mnie podjeżdża i taka cała czerwona i mówi: Paulina, nie wiem, co się dzieje, ja mam mroczki przed oczami. No i ja jej wtedy powiedziałam, no teraz to już musisz po prostu przetrzymać i medal masz już w garści, bo to był ten właśnie decydujący moment. No i tak też się stało. Z tego, co mówicie, wynika, że wszyscy mówią o tym, że kolarstwo jest jedną z najcięższych dyscyplin chyba. I no i z tego, co wy tu opowiadacie, to też nie brzmi to dla tych małych dziewczynek zachęcająco. Bo to, co ja tutaj tak szybciutko wywnioskowałam z tej naszej rozmowy, to do tego kolarstwa trafia się właśnie albo drogą, że ktoś w rodzinie trenował i nas do tego zaraził, albo tak jak Kasia powiedziała, przez przypadek. I my, mając w grupie kilka młodych zawodniczek, też zawsze jak się pytam, jak to się stało, że ty w ogóle trafiłaś do kolarstwa? To przez przypadek. Tak. Przyszedł jakiś trener z klubu i powiedział, że szuka chętnych do jazdy na rowerze. No to się zapisałam, ale tak, żeby po prostu nie być w szkole na lekcjach, identycznie jak Kasia. A później się okazuje, że gdzieś tam mi się to spodobało i zaczęły trenować. Przydałby się zapewne jakiś system, który pozwala wyłaniać i młodych zawodników, i młode zawodniczki, bo to... Chociaż jest oczywiście system szkółek kolarskich i to już jest taki pierwszy krok do tego. Ale czy obecnie, tak jak mamy tutaj, jak działa to w Polsce, czy kluby są zainteresowane w ogóle dziewczynami w kolarstwie? I czy ty na przykład, Paulina, widzisz to chociażby w ten sposób, że później, bo wy macie już zawodniczki od juniorek. I czy ty widzisz to w taki sposób, że mam w czym wybierać i jeżeli chodzi o juniorki, to mogę zaprosić jedną, drugą, trzecią na rozmowę, albo one same może się do mnie zwracają? Znaczy, my jako klub jesteśmy stricte zainteresowani tylko i wyłącznie kobietami, dziewczynami, z tym zapleczem przyszłych kandydatek, no obecnie no, nie jest za wesoło, że tak powiem. Jest sporo takich młodych dziewczyn, które trafia do kolarstwa gdzieś na początku, w tych Żaczkach, Młodziczkach, juniorki młodsze. Później juniorki zaczynają już w Polsce startować praktycznie wszystkie wyścigi z elitą kobiet. To już jest, tak mi się wydaje, że dość drastyczne załamanie poziomów. To, co było w juniorce młodszej, a nagle musisz się ścigać z takimi doświadczonymi zawodniczkami i tutaj bardzo dużo dziewczyn w juniorkach gdzieś tam się powoli wykrusza i jak przychodzą do wieku Orliczki, którym tak naprawdę my jesteśmy zainteresowani, to już jest obecnie to jest garstka dziewczyn. Taka trochę naturalna selekcja, nie? Taka no, trochę jest, selekcja tak, się tak. Niestety robi. Też wina jest tego, że no niestety jest mało tych klubów. Coraz mniej, z roku na rok mam wrażenie, że jest coraz mniej klubów w ogóle, gdzie zawodnicy mogą się rozwijać i trenować. I przez to też jest taka właśnie naturalna selekcja. I chociaż część zawodników by jeszcze trenowała, ale po prostu no, nie ma gdzie. Też należy pamiętać, że szkoła ma duże znaczenie, bo akurat jak juniorki młodsze, to jest jeszcze ta podstawówka, gimnazjum. Zmienia się kategoria, są większe obciążenia, startują z seniorkami. I tu się zaczyna liceum, też jest nowe środowisko, więcej nauki,
A jak zmieniają kategorię znowu na młodzieżową, to dochodzi matura. I z jednej strony nauki powinno być tyle samo, no ale wszyscy, wiadomo, nacisk na tę maturę, bo jednak to jest jakaś tam przepustka do tej przyszłości, do 100 studiów. No i jeśli ktoś jest dobrze zorganizowany, to to połączy. No ale często jest tak, że to jest też czasami taka wymówka, że no nie mogę pójść na trening, no bo jednak matura, muszę się uczyć. I to też no jednak ta szkoła, akurat połączenie tych systemów, że to się tak pokrywa. Zmiana kategorii, zmiana szkoły, jakieś dodatkowe obciążenie, nauka, tutaj sport, to też myślę, że to ma duży wpływ na te selekcje. Tak, i myślę, że też tutaj dużą rolę odgrywają rodzice. Tak, jeżeli taki zawodnik ma wsparcie u rodzica i nie ma takiego nacisku tylko na szkołę, i pomaga to wszystko połączyć, więc jest wtedy dużo łatwiej. A jeżeli ktoś mówi, że ze sportu nie wyżyjesz, to nie jest twoja przyszłość, więc to automatycznie się odechciewa. Tak, no, najważniejsze w tym wszystkim to jest mieć wsparcie w rodzicach i zainteresowanie. Ja niejednokrotnie są takie zawodniczki, których rodziców znam, wiem co robią, wiem jak wyglądają, bo się pojawiają na wyścigach, a rodziców niektórych zawodniczek nigdy w życiu nie widziałam na oczy. I podejrzewam, że ich raczej nie zobaczę. I tu właśnie jest ten problem, że ci rodzice, którzy się tak aktywnie tym interesują, te zawodniczki ścigają się długo, ścigają się z sukcesami, a te, które niestety muszą liczyć same na siebie, bo podejrzewam, że jest grono takich rodziców, że tak naprawdę nie interesują się zbytnio, jak ci poszło na wyścigu. Albo nawet stopują, tak? Tak, albo stopują, albo to, co najgorsze może być, wracasz z wyścigu i nawet nie ma zapytania, jak ci poszło, tylko tak, albo, o, wróciłaś. No, albo jak ci poszło, byłam piąta, na ile? Tak, to jest takie pytanie. No. Czemu tak słabo? To też jest ciężkie właśnie. Zrozumienie, jeszcze tu też trzeba rozgraniczyć właśnie to kolarstwo górskie, torowe, szosowe, bo szosa jest, wszyscy mówią, że szosa jest sportem indywidualnym, tak naprawdę nie. To jest sport drużynowy. I często jest zadawane pytanie, i jak poszło? No byłam, no ja byłam trzecia, ale od nas wygrała. No ale dlaczego nie ty wygrałaś? Tak, no, tak. No i to jest właśnie ten taki orzech do zgryzienia, jak to też tym rodzicom wytłumaczyć, że nawet jak ona jest najlepsza, to ona nie może cały czas wygrywać, bo nie zbuduje wokół siebie drużyny. Tym bardziej, że jeszcze kilka lat temu to kolarstwo kobiet jednak było sportem indywidualnym, a teraz wszystko zmierza to w tą stronę systemu męskiego, gdzie jest drużyna, która pracuje na sukces i to jest najważniejsze, więc gdzieś to już coraz bardziej jest, że tak powiem, uświadomione w społeczeństwie, no ale no nie wszędzie, nie każdy to potrafi zrozumieć. Tak, bo długo było tak, że w męskich zespołach można było być, powiedzmy, kolarzem, trudno powiedzieć, że przeciętnym, bo jeżeli ktoś się dostawał do World Touru, to nie był przeciętnym kolarzem na pewno, ale można było wypracować sobie pozycję na przykład gregario, tak. I być pożądanym, po prostu poszukiwanym przez ekipę. Takimi osobami są chociażby Bartek Puzarski czy Michał Gołaś. Dokładnie. I Michał Gołaś, którego zawsze traktowano też jako spoiwo drużyny, tak naprawdę. Tak, jeden z najbardziej szanowanych zawodników w ogóle w peletonie, taki o to chodzi. No, świetny facet. No. W przypadku dziewczyn takich specjalizacji długo nie było. Nie szukało się sprinterki, nie szukało się żeby zbudować zespół. Góralki, sprinterki, właśnie takiej liderki, taki pomocniczek. Zespół kompletny, tylko po prostu... Tylko wymagało się wszystkiego, tak, umiejętności. Wszechstronność. Musiała być najlepiej dobra we wszystkim. I na każdym wyścigu jeszcze. I na każdym wyścigu, tak. Ale też taki był sposób myślenia niektórych zawodniczek, bo było widać, że na przykład jedna zawodniczka ma predyspozycję do jazdy indywidualnej na czas, ale ona też chciała jeździć, wygrywać w górach, też chciała wygrywać na kryteriach ulicznych i teraz masz problem, no bo niby powinniśmy trenować z nią jak najwięcej pod tą jazdę indywidualną na czas, żeby tam się rozwijała, no ale ona mówi, ale ja nie mogę zrezygnować z tego treningu, bo stracę na szybkości, a chcę też wygrywać kryteria, chcę też wygrywać w górach. I może kiedyś ta wszechstronność była dobra, bo nikt się nie specjalizował, ale teraz już to kolarstwo kobiece weszło w taki system, że już też są specjalizacje i no nie da się być... Musisz być w czymś dobry, nie możesz, tak, być, nie możesz przeciętnym być we wszystkim, tylko dobry w do czymś... Do wszystkiego i do niczego. O, właśnie. Dokładnie, to tak wygląda. Tak. Poruszyłyście tutaj dość istotną kwestię wykształcenia. Bardzo często jest tak, że gdzieś na pewnym etapie zawodnicy czy zawodniczki odpuszczają to wykształcenie, stawiając wszystko na kolarstwo, bo tak jest wygodniej właśnie. Nie trzeba godzić tego z nauki, z obowiązkami, z treningami, z wyścigami. No ale
wszyscy z doświadczenia wiemy, że to jest trochę ślepa droga, bo kolarstwo też bywa kapryśne i czasami jakaś kontuzja może naprawdę na stałe już wyeliminować z tego sportu. Gdyby przyszła do Was młoda dziewczyna, która chciała zapytać o to, co ona ma dalej robić, to powiedziałybyście jej: dziecko, ucz się. Tak, oczywiście. Mam jedną zawodniczkę, która teraz będzie drugim rokiem Orlika i ma maturę, ponieważ jest w technikum. Rozpisujemy trening, mówi, no ale w poniedziałek i wtorek mam takie luźne lekcje, mogę się urwać. Mówię, no ja ci dam się urwać ze szkoły. Mówię, na lekcję, a potem trenażer, tak? Więc to jest bardzo ważne, bo tak jak powiedziały dziewczyny, to jest kwestia organizacji i można wszystko. Popatrzmy na Maję. Dwa medale olimpijskie i magister, tak, matematyki stosowanej, więc no, to jest chyba najlepszy przykład, że można, jak się chce, to można wszystko. No dobrze, ale to jednocześnie oznacza, że jeżeli poświęcam swój czas na treningi i na szkołę, to właściwie życia towarzyskiego chyba nie mam. To nie jest tak do końca, że nie ma. To też wszystko da się. Przecież na treningach nie trenujemy. Można sobie, tak, można sobie takiego sparing partnera. Tak? Tak. No. Można zawsze trenować w grupce, tam też są znajomości, ale żeby to nie było, że cały czas jesteś w tym samym sosie, to jest tak naprawdę, nie trenujemy 24 godziny na dobę, nie uczymy się 24 godzin na dobę, więc ja myślę, że jak raz na jakiś czas zrobimy sobie ten dzień wolny i pójdziemy na imprezę, oczywiście nie idźmy na imprezę tydzień przed Mistrzostwami Polski, ale w okresie roztrenowania, w okresie takiej zimy, wiosny, gdzie się tak naprawdę szykujemy do tych startów, jak zarwiemy czasami jakiś jeden dzień, to się przecież nic nie stanie. No. Tym bardziej, że to jest bardzo ważne dla głowy, tak? Tak. Bo jednak nie tylko to kolarstwo i ta nauka, ta szkoła, sama ambicja, tylko jednak trzeba gdzieś odpocząć, dać sobie upust, jak to się mówi, żeby, no, żeby nie zwariować, żeby mieć to, że jakby powiem, normalne życie, które jest pełne, tak? Nie tylko z domu do szkoły, ze szkoły, potem na rower, na rower i do łóżka, spać, tylko za biurko i spać. To może się bardzo szybko odechcieć. Ile było takich dziewczyn, które no mega talenty, każdy myślał, że nie wiadomo, co z nich będzie, a przyszedł na przykład wiek Orlika, a ich nie ma, bo były zajechane nie tyle fizycznie, no co psychicznie. Tak, dokładnie. Ale patrząc też z drugiej strony, przeciętny zawodnik, przeciętne dziecko w wieku szkolnym ma znajomych z rodziny, gdzieś tam z miejsca, którego mieszka, no i ze szkoły, a jednak jak trenuje, jeździ na te zawody, jeździ po całej Polsce i to grono tych znajomych jest coraz większe, więc na dobrą sprawę to życie towarzyskie jest może inne niż przeciętnego dziecka, ale jednak grono znajomych jest większe i też... I bardziej różnorodne. Tak, bardziej różnorodne. To takie, poszerza horyzonty może. Takie właśnie umiejętności socjalne, społeczne bardzo rozwija, jednak to nie tylko daje to, że rozwijamy się fizycznie i gdzieś te, że tak powiem, cechy takiego sportowca się kształtują, ale jednak to bycie wśród innych ludzi takich, tak powiem, nie wiem, ogólnopolskich, czy później nawet na świecie, to mega dużo daje w takim życiu codziennym. Wybrałaś studia niezwiązane zupełnie ze sportem, więc to też jest taki sygnał i wiele zawodniczek, tak robi wspomniana Maja Włoszczowska, to też jest taki sygnał, że jest też miejsce właśnie na jakiś inny, że tak powiem, kierunek zainteresowania. Czy to też było dla Ciebie tak coś w rodzaju takiej odskoczni od tego ciągłego sportu, czy... Właśnie było bardziej pod kątem rozszerzania tych horyzontów, żeby też mieć po zakończeniu kariery, bo nie wiadomo, kiedy się zakończy. Tak właśnie jak było wspominane, może być jakaś kontuzja. Nie wiadomo, kiedy się zakończy karierę, żeby mieć kilka ścieżek wyboru. No bo będąc sportowcem i idąc na uczelnię typowo AWF, jakąś sportową, no to tak naprawdę cały czas kierunkujemy się idziemy w jednym kierunku. A wybierając studia, tak jak w moim przypadku, zupełnie inne, ścisłe, zawsze jest droga wyboru i można iść w jedną stronę. Jeśli coś nie pójdzie, zawsze jest alternatywa z drugiej strony. A tak naprawdę studia 3, jaki to nie jest kierunek, trzeba poświęcić tak samo dużo czasu. Więc moim zdaniem dobrym wyborem było to, żeby podzielić to trochę tu, trochę tu, bo tak naprawdę i tak ten czas musiałam poświęcić, a zdobyłam nową wiedzę, nową możliwość jakby po kierowania kariery po zakończeniu ścigania. Mhm. Ale nie planujesz jeszcze kończyć kariery, mam nadzieję. Powoli. Chodzi mi to po głowie. Bliżej końca niż... Właśnie. Powiedzmy, bo
bo to jest bardzo specyficzny kierunek, jaki ty kończyłaś. Inżyniera środowiska. Na uczelni patrzono tak przychylnie na to, że opuszczałaś jakieś egzaminy i tam, albo miałaś indywidualny tok? Na początku nie. Na początku starałam się o indywidualny tok, ale dziekan stwierdził, że to jest zbyt ciężki kierunek, żeby opuszczać zajęcia, że no nie tędy droga, że trzeba było iść właśnie na uczelnię jakąś taką typu wychowanie fizyczne, ale już na drugim roku chyba w kolejnej rozmowie stwierdził, że nie ma na uczelni czegoś takiego jak indywidualny tok studiów, ale pojawiła się chyba jeszcze jedna zawodniczka trenująca w jakiejś innej, zupełnie innej dyscyplinie i stwierdzili, że wprowadzą coś takiego jak indywidualna organizacja studiów na tej zasadzie, że po prostu dziekan napisze oficjalne pismo, żeby w miarę możliwości wykładowcy się przychylili do tego, że przymknęli oko, jak nas nie ma na zajęciach, ale wszystkie zaliczenia, kolokwia, egzaminy, wszystko musimy być na bieżąco, tylko po prostu nie zwracali uwagi na obecności. I w tym przypadku bardzo dużo pomogli mi znajomi ze studiów, znajomi koledzy i koleżanki z roku, bo przekazywali mi informacje z zajęć, gdzie mnie nie było, tak, notatki. Odpisywali się. Może nie, no bo też nie musiałam być na listach, bo wykładowcy, no, jak dziekan poprosił, no to jednak przymykali to oko na nieobecności, no ale jak projekty, kolokwia, wszystko musiałam pozaliczać w miarę szybko, więc korzystałam głównie z notatek i podpowiedzi kolegów, no ale dało się to, jak widać, dało się wszystko nadrobić i się udało. No coś w tym jest, bo z przebiegu tych studiów Moniki ja kojarzę Martyna. Cały czas na telefonie i przekazywała wszystkie informacje. Oficjalnie dziękujemy Martynie za pomoc w ukończeniu studiów pani Moniki Brzeźnej. Ale rzeczywiście ten pierwszy rok studiów Moniki było widać, że był większy nacisk na obecność, bo ja pamiętam, ona bardzo dużo wyścigów nie startowała, bo była na uczelni wtedy nieobecna i to tak w pierwszym roku to pożytek z niej to był taki średni, taki w kratkę, no ale później już właśnie. Najważniejsze jest to pierwsze wrażenie, ja to też zawsze dziewczynom mówię, w pierwszym roku pokażcie się z jak najlepszej strony, chodźcie, zaliczajcie nawet do przodu jak trzeba i jak oni zobaczą, że ty się starasz, to w drugim roku odpuszczą, bo tak wszędzie jest, w nowej szkole, żeby sobie wypracować tą pozycję, tak? Żeby nie pokazać się jak taki nierób, który tylko się miga, albo ja muszę iść na trening, tylko że dobra, ja idę na trening, ale chciałabym być jednak na bieżąco z materiałem. W tej chwili w Polsce jest tak, że bo rozmawiam o tych młodszych kategoriach i rzeczywiście tam jest mało klubów, które prowadziłyby młodsze kategorie wiekowe, przygotowywały ten, mówiąc kolokwialnie, na rybek do kolejnych kategorii starszych, ale za to są ekipy, które już przyjmą orliczki czy elitę kobiet. Też nie ma ich za dużo. Uważam, że jak na 40-milionowy kraj to jest ich... Dużo za mało. Dużo za mało, tak. Ale za chwilę będziemy, nie wiem czy już możemy o tym powiedzieć, będziemy mieć ekipę... Zawodową. No, tak, chciałam, żeby to padło z twoich ust po prostu, a nie z moich. I to też jest już perspektywa dla, tylko że bardzo daleka dla dziewczyn, które chciałyby w tym sporcie spróbować swoich sił. Wy obie, bo ty Monika chyba zawsze byłaś w Polsce, nie? Ale wy obie miałyście takie doświadczenia też z tym, że w pewnym momencie trzeba było spakować walizki, zacząć uczyć się jakiegoś dziwnego języka, w którym się wymawia trochę inaczej niż w Polsce. Wejść w całkiem nowe środowisko, w nowy sposób funkcjonowania ekipy, między nowe koleżanki, nowy sposób trenowania nawet. I po prostu najzwyczajniej na świecie emigrowałyście za granicę po to, żeby znaleźć ujście dla swojego talentu i dla swoich możliwości. No tak, no nie była to łatwa decyzja, powiem szczerze, w moim przypadku, bo jednak jak już byłam w tej kadrze torowej i miałam tam sukcesy, no to tak... Ciężko było wybrać się na szosę, ale no po rozmowie i z trenerem kadry i z innymi zawodniczkami, no to jednak doszliśmy do wniosku razem, że to może przynieść obopólną korzyść, tak, że i mogę być lepsza na torze i mogę być lepsza na szosie, ale no to ja nie dziwię się dziewczynom, że mają taką ciężką decyzję, bo no to jednak jest bardzo dużo czasu poza domem, w innym środowisku, tak jak powiedziałaś.
No i bardzo się cieszę, że Paulina będzie miała grupę zawodową, bo to jednak jest taki cel dla tych dziewczyn, do którego można dążyć, że jednak w Polsce jest ta perspektywa, że nie trzeba wyjeżdżać za granicę, a można mieć to samo albo i lepiej, będąc na naszej polskiej ziemi. I tak. No my mamy taki przykład jednej z naszych zawodniczek, która w tym roku zdobyła Mistrzostwo Polski w Orliczkach. No i kończył się ten sezon, tak jakby mówimy jej o tych planach, że chcemy zrobić UCI, a ona mówi, a to w sumie dobrze, bo w sumie miałam się ścigać, miałam się skończyć już ścigać, bo ta taka rywalizacja na Pucharach Polski, to już mnie tak w sumie nie bawi, no bo to trenować, mało atrakcyjny, nie? Tak, trenować no. Tyle, żeby cały czas się ścigać w Polsce i wtedy nam to tak, wiesz, tak dało do myślenia, że to był jednak dobra decyzja z tym, że robimy tą grupę zawodową, bo tak naprawdę kolejna utalentowana zawodniczka, która może coś w tym świecie kolarskim zwojować, skończyłaby się ścigać tylko dlatego, że kadra praktycznie nigdzie się nie ściga. To są Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Na których jeszcze dostaje się po tyłku. Na których się dostaje po tyłku, bo jak nie masz kontaktu, tak, nie masz kontaktu z najlepszymi zawodniczkami świata, to jadąc na jeden wyścig, no szok, nagle nie doskoczysz do ich poziomu. Kilka wyścigów na mistrzostwach tutaj u nas w kraju. Co prawda nam jeszcze parę razy udało się gdzieś wyjechać na zagranicę, ale będąc już zwykłym klubem, to się stało tak ciężkie dostać się na jakiś wyścig zagraniczny UCI, że no po prostu musieliśmy podjąć tą decyzję, że albo robimy krok do przodu i próbujemy ten świat gonić i pomóc tym dziewczynom, które mają jakąś tam smykałkę do kolarstwa, albo niestety cofamy się krok do tyłu, bierzemy tylko młode zawodniczki i się bujamy po pucharach. Bawimy w Polsce, Polski, nie? Tak. No to jest tak, no, tylko, bardzo że mało znowu, motywujące. Będąc tam wysoko już gdzieś kiedyś na tym świecie, powrót tak na takie polskie podwórko to jest takie właśnie odbierające chęci i człowiek tak zaczyna się właśnie wtedy zastanawiać. Gdyby w Polsce było dużo ekip, to ten poziom ścigania, poziom, no nie powiem, że teraz jest niski, ale byłoby to ściganie ciekawsze, a tak na dobrą sprawę są dwie główne ekipy w Polsce i reszta stanowi tło. No i to jest takie już nudne, no już z wyścigu na wyścig taktyka jednej z ekip jest taka sama, wiadomo co się wydarzy i to odbiera chęci do ścigania. A jakby było tak jak w poprzednich latach właśnie jeszcze była dość duża ekipa z Kórnika, w Darłowie było więcej dziewczyn. Coś się działo w roku poprzednim, jak była ta pandemia i dziewczyny z CCC ścigały się jako kadra w Polsce, to już była dodatkowa ekipa, były silne zawodniczki i już były inne zagrania taktyczne, już coś się działo innego i to ściganie było dużo ciekawsze. A tak, no to tak właśnie jedna zawodniczka stwierdziła, że po prostu to już nudzi, to nie jest ciekawe i szkoda tyle energii, tyle wysiłków wkładać w te treningi, no żeby nie doświadczać niczego nowego. A gdyby właśnie tych ekip było dużo, no byłoby ciekawiej i my jakby dążąc do tego, żeby się ścigać się z większą ilością grup, musimy wyjeżdżać za granicę. Tak, ale to też jest, no pamiętam moje początki i pierwsze wyścigi zagraniczne, takie międzynarodowe, gdy stoję na starcie obok Marian Woc, tak wow, no, Giorgia Bronzini, Kirstenville, to było takie super, nie? I takie, kurde, chciałabym być taka dobra jak one i to po prostu goni się to wszystko. To daje dużą motywację, tak? To też jest ważne, żeby no, mierzyć się z lepszymi. Obecna sytuacja w polskim kolarstwie kobiet ułatwia bycie ekspertem, bo łatwiej przewidzieć, że tak, zdecydowanie. Że jakby ktoś zakłady buchmacherskie robił, no, zawodniczka, tak, której ekipy zwycięży. No. Tak, to łatwo przewidzieć, ale oczywiście rozumiem, że jest to demotywujące, podobnie jak nasze rozmowy z poprzednich lat i z wami, i z innymi zawodniczkami, które mówiły o tym, że też te średnie były wcześniej na zawodach bardzo mierne, bo jechało się 25 na godzinę i ten tak właściwie człowiek się zastanawiał, czy nie upadnie czasami za chwilę, bo równowagę było trudno utrzymać. W tej chwili to tempo, mam wrażenie, że też wzrosło. Mimo, że tak jak mówicie, że jest jakby tych rywalek jest trochę za mało, żeby to ściganie było jeszcze ciekawsze, ale rzeczywiście ale walka jest zażarta. Walka jest zażarta i też to jest to, co my zawsze dziewczynom powtarzamy, że za chwilę pojedziemy na jakiś wyścig zagraniczny, gdzie będą ekipy, które się ścigają na świecie.
i musicie trenować na tych wyścigach, tylko że to też nie jest tak prosto, no, bo najłatwiej by było trenować, wykonać 10 tysięcy skoków i odpalić, ale tu jeszcze są sponsorzy, którzy chcą wyniku, więc to wszystko mimo iż niby trenujesz, no to jednak musisz myśleć o tym zwycięstwie, to też troszeczkę cię tak ogranicza. Ale właśnie to, że ta są dwie grupy, ale tam jest ta walka naprawdę taka zawzięta, to powoduje, że te wyścigi są naprawdę szybkie i robią się naprawdę ciężkie. Mocno. To jest to, co opowiadała Bogusia Matusiak, jak właśnie w tych zamierzchłych już z dzisiejszej perspektywy czasach, ale wcale nie tak dawnych, pojechała na zagranicę i nagle się okazało, że tam trzeba było 50 na godzinę lecieć po tych wąskich belgijskich drogach i zastanawiała się, czy ona w ogóle przeżyje. Ale... Jeszcze bruk i wiatr. Ojej, tak, ale to akurat się okazało dla niej bardzo korzystne. Zresztą też to przeżyłyście w Belgii i w Holandii. Mówi się też dużo o tym, że o tyle jest to inne ściganie kobiet, że w sumie i obserwuję to też na wyścigach, które są, w których uczestniczą i mężczyźni, i kobiety, że rzadko jest tak, że dziewczyny się wycofują z wyścigów. Nie, no kolarstwo kobiet to jest jedna wielka walka, tak? Tam, tak powiem brzydko, a nie daj się, tak jak to się mówi, żadna baba nie popuści, tak? No to jest do samego końca, od początku do końca jest walka. Tak? Wiadomo, że już w tych grupach tutaj bardziej zorganizowanych, że tak powiem, każdy ma swoje zadania, ale wykonuje w 100%. A jak ma siłę, no to jeszcze te 150 może zrobić, więc no, się dzieje zawsze. Czy łatwo jest się dostać do grupy zawodowej? Jeżeli masz już sukcesy tutaj i szukasz ekipy w Polsce, teraz można zadzwonić do Pauliny i ewentualnie pytać. I nie ma tej bariery językowej przynajmniej, ale wcześniej, wtedy kiedy wy szukałyście ekip i chciałyście rozwoju, nie wiem jak to było, bo Kasia była troszeczkę później, ja byłam trochę wcześniej, to... Jak ja podpisywałam kontrakt z Adrink Cycling Team, tam oni patrzyli głównie się na ilość punktów UCI. Tak, to była dokładnie bariera, to samo, tak. Bo początkowo razem ze mną do tej grupy miała przyjść jeszcze jedna zawodniczka, bo mi tak jakby mój kontrakt w holenderskiej ekipie załatwił mi mechanik, który tam robił, Mirek Ratajczyk. I początkowo miały tam być dwie zawodniczki. Miała być to ja plus Madzia Zamolska albo Monika Grzeminoga. Ale szefostwo ekipy po przeanalizowaniu wyników, punktów UCI doszli do wniosku, że biorą tylko mnie, ponieważ dziewczyny nie miały jeszcze żadnych punktów. Więc de facto jak mieli wziąć zawodniczkę bez punktów UCI, to woleli wziąć Holenderkę albo Belgijkę, bo odchodzą im koszty przelotów, zakwaterowania i tego wszystkiego. Więc za moich czasów po prostu trzeba było walczyć o każdy punkt UCI i nawet przedłużając kontrakt na rok kolejny, też miałam wpisane, że muszę minimum ileś tam punktów zdobyć, bo inaczej na przykład będę miała wypłacone tylko połowę kontraktu. U mnie z pierwszym kontraktem było tak, że zadzwonił do mnie, to jest też de facto Mirek Ratajczyk, ale ten z Kanady. Wtedy w grupie żyje z Dikalisto francuskiej, ale żeby było śmieszniej, to znowu ten Mirek załatwił mi kontakt, pomógł mi z kontraktem w Bullsie. To nie, że załatwił, tylko po prostu pomógł mi, dał mi kontakt i jakby troszeczkę mi wytłumaczył, na czym to kolarstwo polega i że ta grupa jest o niebo lepsza niż ta, w której jestem, więc... No jednak no te znajomości też są były w naszych czasach potrzebne. No z tego co wiem, no to teraz tak samo. Dziewczyny mają kontrakt, mają wynik, więc mają czym się okazać, bo mają te punkty. Nawet jak się jest dobrym i się pracuje, a jednak no, tego nie widać gdzieś na papierze, choćby w tym pierwszym roku, no to jest ciężko. Co było dla was największym takim przeskokiem, zaskoczeniem, czymś, co sprawiało, że nie wiem, po nocach płakałyście w poduszkę i myślałyście, nie no, pakuję się i wracam, po prostu nie chcę. Dla mnie pamiętam, bo ja trafiłam pod skrzydła Leontien van Morsel i dla mnie szokiem była ilość godzin, które miałam spędzać na treningu. Dla mnie to było po 5 godzin, 3 dni pod rząd, 5 godzin odpoczynku i znowu 3 dni po 5 godzin. Dla mnie to był taki szok. Długo nie mogłam się z tym tak jakby oswoić, bo ja trenowałam całkiem inaczej. Ja wolałam jeździć szybciej, krócej, a tutaj było, że pierwsze 2 godziny spokojnie, żeby spalić niepotrzebną tkankę tłuszczową, a kolejne 3 godziny trening. No i tutaj no,
Ja też byłam taką zawodniczką, która czasami mówiła za dużo i może to był też mój błąd, bo po prostu powiedziałam, że mi się to nie podoba i w połowie sezonu zmienili mi trenera. No wiadomo, nikt nie lubi, jak się tam neguje jakieś tam plany. Ja oczywiście uważam, że Leontin to była wspaniała zawodniczka, wyniki same o niej mówią. Też była bardzo dobrą trenerką, tylko tak jakby wśród tych wszystkich trenerów musimy pamiętać, że każdy gdzieś trenuje, patrząc się troszeczkę, jak on to robił i niekoniecznie to, co jest było dobre dla mnie, będzie dobre dla ciebie, więc zawodnicy też muszą tak jakby słuchać swojego organizmu i wybierać to, co najlepsze. Ja na przykład trenowałam z Tatem, trenowałam z Leontin, trenowałam z Heidi van den Wiever, później trenowałam z Michałem Krawczykiem i tak naprawdę jeszcze z Markiem Szerszyńskim. I tak naprawdę od każdego trenera wyciągnęłam to, co najlepsze dla mnie i z tego wszystkiego gdzieś tam pod koniec kariery już sama siebie trenowałam i wiedziałam, że to jest dla mnie najlepsze. No dla mnie chyba, tak jak mam być szczera, to był jednak ten jakby właśnie ten system budowania ekipy, że jednak nie tak jak u nas było w Polsce, że były wszystkie liderki i każda się ściga na siebie, tylko jednak to był ten podział obowiązków, że tak powiem. Każda miała swoją rolę, na danym kilometrze musiała coś tam zrobić. No było to ciężkie, żeby się oswoić, aczkolwiek ja jestem taką osobą, która po prostu wykonuje to, co każą, no płacą, to się robi, tak? Jeśli chodzi o trening, no to ja byłam przyzwyczajona do takiego ciężkiego treningu, bo jednak niby mówi się, że to kolarstwo torowe jest, że mniej się trenuje. No w tym okresie BPS-u jednak się trenuje mniej i szybciej, ale no swoje trzeba wyjeździć po 5-6 godzin w Liwiniu, w górach i no nie ma, zmiłuj się, tak? Bardzo Wam dziękuję. My dziękujemy również. Myślę, że to było naprawdę mnóstwo informacji i wiedzy, która jest chyba ciekawa dla naszych odbiorców. No, nawet ja też się tutaj dowiedziałam sporo nowych rzeczy, które były interesujące. Bardzo dziękujemy Katarzynie Pawłowskiej, Paulinie Brzeźnej-Będkowskiej i Monice Brzeźnej za udział w tym odcinku. Serdeczne podziękowania dla wspierających platformy iTrainer i ten vlog firm Canyon i Gal ICM. Dziękujemy również za gościnę 4Hops Cycling Pub, do którego oczywiście zapraszamy. I zapraszamy do kolejnych odcinków. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli podobają Wam się filmy, które u nas są. W komentarzach zostawiajcie informacje o tym, o czym jeszcze chcielibyście, żebyśmy porozmawiali z naszymi gośćmi. Dziękuję.